To nie będzie typowy film z wyprawy rowerowej, bo tym razem zabrakło pozytywnego zakończenia. Miałem wypadek i wróciliśmy do domu wcześniej niż planowaliśmy. Szkocja jednak spełniła, a nawet przerosła nasze oczekiwania, więc postanowiłem o tym powiedzieć. Tradycyjnie North Coast 500 zaczyna się w Inverness i przemierza zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. My pojechaliśmy w odwrotnym kierunku, zaczynając w Tain, z którego ruszyliśmy na północ do John O'Groats. Następnie dotarliśmy do Durness, skąd zawróciliśmy na południe, udając się w kierunku Loch Inver, z którym wiązaliśmy parę fajnych planów, m.in. nocleg na górze Sulven. W ten sposób najlepsze, czyli góry i wyspę Skye, zostawiliśmy sobie na koniec. W tym roku mieliśmy towarzystwo. Na 5 dni dołączył do nas wujek Florka, Mariusz. Mieliśmy okazję przypomnieć sobie, jak to jest podróżować w nieco większym gronie i muszę przyznać, że smutno się nam zrobiło, kiedy pojechał w swoją stronę. Dobrze się podróżuje w większym gronie. Łatwiej znosi się trudy podróży, jest z kim się pośmiać wieczorem i kogo poprosić o pomoc, kiedy jest potrzebna. Rano zajrzeliśmy szybko na punkt widokowy ze znakiem, w sumie to bardzo szybko, i ruszyliśmy dalej. John O'Groats jest w teorii najdalej na północ wysuniętą lądową częścią Wielkiej Brytanii, ale faktycznie najdalej jest Dunnet Head, piękny klif z latarnią, który też odwiedziliśmy na naszej trasie. Potem przyszedł czas na jeden z najbardziej charakterystycznych krajobrazów naszej trasy, Duncansby's Head. Można było się spodziewać, że deszcz nas w końcu dogoni. Po 3 przyzwoitych dniach zaczęło mocno padać. Wszyscy mówią o 4 porach roku w jeden dzień w Szkocji, ale u nas się to nie sprawdziło. Lało przez 4 dni prawie bez przerwy. Drony i kamery poszły więc do sakwy i pozostało nagrywanie telefonem i GoPro. Jadąc do Szkocji, wiedzieliśmy, że region Highlands jest jednym z najmniej zamieszkałych terenów w Europie. Jednak tak naprawdę dotarło to do nas na miejscu, gdy okazało się, że odległości między sklepami to nierzadko 50-60 km, a na trasie oprócz sporadycznie mijających nas aut towarzyszyć będą nam głównie owce, barany i kozy. Chodząc po plaży w Durness przy wietrze powyżej 50 km na godzinę, śmiałem się sam z siebie, bo wziąłem ze sobą szorty kąpielowe z założeniem, że będę to sobie pływał w oceanie. Tymczasem zrobienie zdjęcia było wyzwaniem, bo wiało tak mocno, że telefonu można było używać jako żagla do deski surfingowej. Pozostało nam jedynie wspominać ostatnie słoneczne chwile w Strati Bay.
Podsumowując, przejechaliśmy 353 km, czyli połowę zaplanowanej trasy, w tym 4110 m przewyższeń. To prawie tak, jakbyśmy wjechali na szczyt Jungfrau w Szwajcarii. Byliśmy bardzo zadowoleni z tego, jak konsekwentnie potrenowaliśmy kolejne ciężkie podjazdy na trasie, szykując się na Balaknaba, najtrudniejszy podjazd Wielkiej Brytanii, który był ostatnim etapem trasy rowerowej. Prognozy nastrajały nas pozytywnie, więc mimo pogody dobrze się bawiliśmy. Niestety wypadek przerwał zabawę. Szkocja naprawdę nas zachwyciła. Z wszystkich krajów, które do tej pory zwiedziliśmy, był to region z najbardziej dziewiczą przyrodą, nieskażoną destrukcyjną działalnością człowieka. Także pozostaje nam tylko wrócić tu w najbliższych latach i zacząć w miejscu, w którym skończyliśmy, na moście w Kylesku.